Patronem kanału Fantastycznego jest dom wydawniczy Rebis. Patronem nagrania jest Egmont, wydawca serii komiksowej Niepisane. Patronem nagrania jest sklep jatta.pl. Cześć, witam na kanale Fantastycznym, witam w cyklu Historia Gier. W każdym miesiącu spotykamy się z fanami gier planszowych, gier fabularnych. Wybieramy jedną wyśmienitą grę z historii, opowiadam o tej grze, opowiadam o jej historii, anegdotki, ciekawostki, przeróżne ciekawe informacje związane z jednymi z najsłynniejszych, najbardziej kultowych gier na świecie. Dziś na warsztat biorę grę Ars Magica, dziś zabieram Was w wyprawę do roku 1987, blisko 40 lat. Wyprawy w przeszłość, więc zapinajcie pasy, siadajcie wygodnie i zapraszam na historię gry Ars Magica. Jest rok 1987, kiedy dwóch studentów, 22-letni Jonathan Tweed, 23-letni Mark Reinhagen, studenci St. Olaf College zakładają wydawnictwo Lion Rampart. Są grupą graczy, tych graczy w ich ekipie jest więcej i stwierdzają, że będą zakładali firmę, która będzie robiła gry fabularne. Jonathan Tweed wkłada do tej założonej firmy swojego Mac Plusa i dwie stacje dysków. Takie informacje krążą w różnych wywiadach, informacje o początkach tego całego projektu. No i panowie zasiadają, żeby stworzyć gry i wydawać gry. Ich pierwsza gra jest taką grą karcianą, przygodową, o czarodziejach, różne dziwne rzeczy tam się dzieją, ale dzisiaj będzie opowiadał o ich pierwszym dużym projekcie, czyli grze Ars Magica. Gra, która zrewolucjonizuje branżę gier. Gra, która bardzo naciągnie realia współczesnych wtedy gier fabularnych. Tutaj przyniosłem jako taką troszeczkę wygłup, troszeczkę ciekawostkę. Mówimy o czasach Advanced Dungeons & Dragons, mówimy o czasach DD-ków, mówimy o czasach, kiedy gry fabularne głównie polegały na włażeniu do podziemi i rozwalaniu potworów. I już oczywiście pojawiają się w 1984 roku pojawia się setting Dragonlance, czyli Dungeons and Dragons troszeczkę mądrzejsze niż głupsze. W 1984 roku pojawiła się słynna Paranoia, o której na pewno też nagrodzę dla Was odcinek. W 1985 pojawiła się Pendragon, także gigantyczna, słynna gra fabularna. Zaczynają się te sosy krążyć i te wymiana myśli i ten brainstorming wśród autorów gier, że gra fabularna, gra RPG to nie tylko Dungeon Crawler, to nie tylko złożenie do podziemi i rozwalanie potworów, tylko może być coś więcej. No i Ars Magica jest jednym z tych takich słynnych, kultowych gier, która właśnie przesunęła granice tego, czym może być gra fabularna i czym może być sesja w grze fabularnej. Panowie zakładają firmę Lion Rampart Games. Ciekawostka, ten Lion Rampart, nazwa tej firmy, bierze się z symbolu ich uczelni, znaczy z uczelni, na której studiowali, właśnie miała takiego lwa w swojej heraldyce i panowie byli na tych studiach, byli na tej uczelni, no to taką firmę założymy. I tak to powstał Lion Rampart Games. Z informacji, do których dotarłem, bardzo Wam polecam świetny cykl Dungeons & Dragons, który opowiada różne ciekawostki i plotki z dawnych czasów z branży gier, albo wydany ostatnio, w zeszłym roku, Monsters, Aliens and Holes in the Ground. Także taka gigantyczna biblia poświęcona grom fabularnym i ich historii. Bardzo fajne pozycje. Tam się możemy dowiedzieć, że powstała ta gra, wydrukowana, na tym maku złożona, wysłana do drukarni, odebrana z drukarni. No i cały nakład trafił do mieszkania Jonathana i mieszkania Marka. No mają tą grę i generalnie nie za bardzo wpadł na pomysł, co potem. To znaczy nie mieli sieci dystrybucji, nie mieli żadnego planu biznesowego. Wzięli troszeczkę tych książek, tych podręczników i wystawili je w ramach komisu, czyli w ogóle tak położyli i może ktoś to kupi w sklepie na uczelnianym sklepiku, że może jacyś studenci to kupią. Zyski z tej sprzedaży w tym sklepie uczelnianym pozwoliły im zakupić, jak wspominają, skrzynkę piwa, więc był to biznes, nie wkidmuchał.
No i nic. No i dopiero później jakiś kontakt z Gregiem Staffordem, z Chaosium Games, on im polecił jakiegoś dystrybutora, jakąś listę dystrybutorów, w ogóle kto się zajmuje sprzedażą gier w Stanach Zjednoczonych. Z jednym dystrybutorem się skontaktowali i gdzieś zaczęli to próbować upychać. Gdzieś o tej grze zrobiło się głośno w jakichś dziwnych miejscach w internecie. Dostali nagrodę za najlepszą grę w jakiejś tam kategorii i zaczęli się dystrybutorzy do nich zgłaszać i powolutku ta sprzedaż ruszyła. Natomiast sam początek, absolutnie klasyczna historia wszystkich początków firmy RPG, czyli jest natchniony twórca, który będzie rewolucjonizował branżę, natchniony autor, troszkę widzę sam siebie sprzed 25 lat, twierdzi, że zmieni świat, rewolucjonizuje branżę gier, produkuje coś i potem sobie dopiero myśli, a jak ja to w zasadzie sprzedam. Ja po raz pierwszy Ars Magica oczywiście usłyszałem na łamach Magii Miecza, kultowego, wspaniałego czasopismo gra fabularnych, które się ukazało w Polsce dawno, dawno temu. I tam regularnie prezentowano recenzje, czy w zasadzie były to prezentacje różnych gier z zagranicy, gier, które były niedostępne w Polsce, gier, których nie można było kupić. Mistrzem tych recenzji był Artur Marcinia, który na polskie łamy właśnie opowiadał o Warhammerze, opowiadał o Wzew Cthulhu, no i właśnie także opowiadał w tym numerze, zrobił recenzję gry Ars Magica, tak mówię, że to nie tyle recenzja, co prezentacja, po prostu opisał dokładnie, jak ta gra wygląda, jakie ma poszczególne rozdziały i dlaczego jest wyśmienita. No i młody Ignacy oczywiście zapamiętał już potem na całe życie, że Ars Magica jest na jego liście zakupowej, że on tą grę musi zdobyć, musi ją kupić, musi w nią poznać, zagrać. No tutaj wszystko Artur pięknie wypisał. Szkoły magii, unikalny system magii, nastawienie na fabułę, tajemnicze zgromadzenie, które nie do końca rozumiem, jak to działa. No, chciał się to mieć. W dawne czasy było to tylko lizanie przez szybkę, nie mieliśmy się do tego dostępu. Artur miał. I bardzo mu zazdrościliśmy wszyscy. Więc ja od roku 95 już byłem zafiksowany na temacie Ars Magiki. Gdzieś tam później, lata później udało mi się zdobyć nie trzecią edycję, którą opisywał Artur w Magii Mieczu, tylko czwartą, wtedy onegdaj współczesną, nową. Obecnie na rynku jest edycja piąta, której nie posiadam, a ten film cały nagrywam z okazji Kickstartera, gigantycznej kampanii crowdfundingowej 6 edycji, o czym opowiem na końcu tego filmu. Więc Ars Magica była ze mną od prawie samych początków mojego grania w RPG, jako taki święty graal do zdobycia, do poznania, do zagrania, dzięki materiałom z Magii Miecza. No ale czas wyjaśnić, czym ta Ars Magica jest, prawda? Ja w ramach kolekcjonowania gier fabularnych i budowania mojej zupełnie nikomu niepotrzebnej kolekcji gier oczywiście zdobyłem tą pierwszą edycję, żeby po prostu ją mieć, żeby po prostu ją powąchać, żeby po prostu ją poznać, jak wyglądały te pierwsze wersje reguł, jak wyglądały te pierwsze ich plany, jak wyglądała ta składana na tym Mac Plusie gra. No jest tutaj fascynujący materiał. Pozwolę tutaj to otworzyć, żebym miał to przed nosem. Na szóstej stronie, na samym początku tego podręcznika, autorzy wyjaśniają cały koncept tego, czym różni się Ars Magica od Dungeons and Dragons, co jest w tym momencie, napisali What's New, ale What's New, nie że What's New w tej edycji, bo to pierwsza edycja, nie What's New, co tam u was słychać, tylko jak bardzo zmieniamy branżę gier, jak bardzo ciągniemy w różnym kierunku to, co wy znacie, jak bardzo chcemy zrewolucjonizować rynek, więc pozwólcie, że pójdę tak krok po kroku przez te właśnie opisane przez nich rewolucje i opowiem wam o tym właśnie, jak Ars Magica starała się zmienić to, co wszyscy znaliśmy, jako po prostu zejście do podziemi, nawalenie potworów i zdobycie punktów doświadczenia. Pierwszą rzeczą, którą zmieniają twórcy, jest fakt, że gracze będą mieli swój dom. Swój covenant, czyli zgromadzenie, swoje jakieś zamczysko, jakieś miejsce, gdzie żyją ci czarodzieje wewnątrz, w ramach jednej grupy. Tam mają swoich różnych wieśniaków, którzy tam im wszystko gotują i przyrządzają. Tam mają swoją jakąś straż, które bronią tego zamku. I gracze są tymi czarodziejami, którzy w ramach każdej sagi, każdej przygody gdzieś tam opuszczają to zgromadzenie, gdzieś ruszają i potem zawsze do niego wracają. A to zgromadzenie pomiędzy sesjami będzie się rozwijało, będzie rosło, będzie tym taką fundamentem całej kampanii. O, miałem o tym mówić później, ale powiem o tym już teraz. W świetnym artykule, który opublikowali później po wydaniu tej gry w czasopiśmie White Wolf, kiedy oni tłumaczą, jak grać w Ars Magica, jak bardzo jest to gra unikalna i jak do tego podejść, oni tłumaczą właśnie, że ten Covenant, to zgromadzenie, to zamczysko,
jest bohaterem tej opowieści, że gracze będą mogli zmieniać postacie, zrazu temu powiem, że będą się zmieniały timeline'y, zrazu temu powiem, ale generalnie oni sugerują, że jedna sesja, jedna rozrywka w Ars Magica może się dziać w roku 1240, a kolejna sesja, mimo spotkamy się tydzień później, może podać o wydarzeniach z roku 1245, a kolejna z 1260. Natomiast istotą tej całej kampanii, to co łączy na samą kampanię, jest to zgromadzenie, jest to ta budowla, w której żyją czarodzieje i mijają lata, zmieniają się pory roku i wokół tego zgromadzenia cały czas będą się działy jakieś rzeczy. Więc jedna z tych głównych koncepcji, którą oni zaprezentowali, jest, że w trakcie tworzenia postaci gracze będą sobie tworzyli to swoje zamczysko, to swoje zgromadzenie, będą wybierali dla niego naprawdę różne wady, zalety, współczynniki, jakieś związane z nim historie i to zgromadzenie jest bohaterem tej całej kampanii, a my możemy ginąć, możemy mieć nowe postacie, możemy te postacie zmieniać, a ta fabuła się będzie dalej toczyła o wydarzenia związane z tym Covenantem. Więc to jest jeden z pierwszych punktów, które zmienili podejście, że bohaterem tutaj jest miejsce. Druga rzecz, którą zmienili, to jest i to dzisiaj oczywiście my 40 lat później już widzieliśmy w grach fabularnych wszystko. Oni wtedy w latach 80. dopiero to RPG odkrywali. Więc to zachęcam, żebyście się nad tym pochylili z takim zrozumieniem i z docenieniem, a nie wyśmieli tam, że oj, wielkie halo. To, co oni tutaj zaproponowali, każdy z graczy będzie miał potężnego czarodzieja, który będzie grał, ale oprócz tego każdy z graczy będzie miał także inną postać, zaraz o tym jeszcze znowu powiem, ale generalnie zachęcają i mówią, że na sesjach będzie wyglądało tak, że czasem w jednej drużynie graczy, w jednej grupie będzie jakiś arcymag potężny, który rozwala po prostu smoki i zamki jednym firespellem, a obok niego będzie złodziejaszek, którego ten mag mógłby po prostu tak sprzątnąć i obok będzie jeszcze dwóch wojowników i oni także generalnie spotkanie z tym czarodziejem będą zupełnie bezsilni. Oni wyjaśniają na szóstej stronie tego podręcznika, tak, grając w Ars Magica, nie staramy się zachować balansu wewnątrz grupy, nie staramy się, by wszystkie postaci były zbalansowane, to nie jest Dungeons and Dragons, gra wojenna, w której każdy musi mieć równe szanse w walce, każdy musi mieć różne szanse we wszystkich encounterach, czyli zdarzeniach, tylko mamy tutaj takiego jednego gigantycznego bohatera, mamy tutaj dwóch gigantycznych czarodziei, a inne postaci są takimi słabszymi, gramy w RPG, gramy w odkrywanie tej historii, nie w ramach balansowania historii, tylko po to, żeby gra była ciekawa. No i to była gigantyczna rewolucja, że można grać w niezbalansowanej grupie i że jeden gracz może być potężniejszy niż wszyscy razem wzięci pozostali. No i to wszystko tutaj wyjaśnione na szóstej stronie. Tak, gracze, wiemy, będą te grupy rozchwiane i jest to po to, żeby było ciekawie i dramatycznie. I później mamy kolejną rewolucję, którą wprowadzają autorzy, do czym świeczkę temu odnosiłem się, czyli każdy z graczy będzie miał kilka postaci. Będziemy sobie w trakcie tworzenia postaci, tworzymy sobie naszego głównego czarodzieja do tej sagi, który żyje w tym zgromadzeniu, ale oprócz tego tworzymy sobie także kilka innych postaci, które się właśnie będą pojawiały w różnych sesjach. Ja mam swojego gigantycznego czarodzieja, potężnego, wspaniałego, który robi tam jakieś wielkie rozkminy, ale oprócz tego mam także rycerza, który żyje w tym zamku i oprócz tego mam jeszcze pomocnika kucharza, który gdzieś tam też biega po tym zamku i zależy, jaki jest temat przygody, zależy, jaki jest etap kampanii, zależy, co zaproponuje mistrz gry, to ja na jednej sesji będę grał tym potężnym czarodziejem, a później przez trzy kolejne sesje ten czarodziej będzie siedział nad jakimiś woluminami i czytał księgę i wymyślał zaklęcie i w ogóle będzie zajęty i fabuła się toczy, więc ja w tym czasie będę grał inną postacią, będę grał sobie właśnie tym rycerzem, który broni tego zamczyska, albo będę grał tym pomocnikiem kucharza, bo będzie jakaś śmieszna sesja o jakichś złodziejaszkach i to wszystko jest ok, ponieważ każdy z graczy ma kilka postaci, które ma jako warianty na przyjście na sesję RPG. W tym artykule, o którym wspomniałem z White Wolfa, kiedy ci autorzy napisali gigantyczny, wielostronicowy artykuł tłumaczący o co chodzi, o co im chodziło, jaką mieli wizję i dlaczego to jest tak unikalne na skalę tamtych dawnych RPG-ów, oni wyjaśniają, że genezą tego pomysłu, żeby każdy gracz miał kilka postaci, jest ich kampania w grze Pendragon, o której także kiedyś opowiem w ramach cyklu Historia Gier. W grze Pendragon wyjaśniają, że grali kampanię, nagle jeden z graczy ginie i okazuje się, że mamy czterech graczy, z czego trzech ma gigantycznych, potężnych rycerzy w Pendragonie, 10-poziomowe postacie, które rozwalają smoki, a ten sobie właśnie zginął, więc sobie rozwija nową postać, więc od dmuchnięcia ginie i gra jest rozbalansowana. Te encountery, czyli zdarzenia, nie mają sensu, bo nagle pojawiły się smogi, ten jeden gracz ginie od razu od spojrzenia tego smoka, i że wszystko to się skichało i oni grając w Pendragona wymyślili taką ułatkę, takiego homorula, żeby to wszystko naprawić, podbalansować, że każdy gracz miał dwóch rycerzy, każdy gracz miał dwie postacie, grał nimi na zmianę i dzięki temu cały czas
te poziomy tych postaci, ta siła tych postaci, ta potęga tych postaci rosła w zbalansowany sposób. Raz gram jednym, raz gram drugim, raz gram jednym, raz gram drugim. I kiedy jeden z nich zginie, to z ławki wzorowej wchodzi ten drugi także dobrze rozwinięty i zachowany jest balans. No i z tej kampanii Pendragon oni nie wzięli do Ars Magiki balansu, bo ten balans to w zasadzie ich wkurzał, ale wzięli fakt, że tak naprawdę grać może mieć kilka postaci i zależy jaki ma humor, zależy jaka jest sesja, to może grać zupełnie innymi bohaterami. No i o tym właśnie jest także ta Ars Magica, że mamy wielu, wielu bohaterów na przestrzeni tej całej kampanii. No i tak jak powiedziałem, oni bardzo duży nacisk w grze Ars Magica położyli na taki epicki rozmach, na to, że ta kampania będzie trwała przez dziesiątki lat, czy wręcz nawet po 100, po 200 lat czasu gry. I oni zakładają właśnie, że ten czarodziej ma swoje sprawy, on tam coś rozkminie, on tam jakieś zaklęcia tworzy, albo on właśnie rozkminie jakieś starożytne zapiski, to mu zajmie 17 lat i przez te 17 lat czasu tamtejszej gry ten czarodziej siedzi na zamku i rozkminia i w tym czasie to sobie grasz innymi postaciami i potem będzie kolejna sesja, kiedy on to wreszcie rozkminił, minęło 17 lat i ten czarodziej teraz będzie grał. I tutaj ponownie w grze Ars Magica są całe bardzo rozbudowane reguły tak zwanego laboratorium, czyli miejsca, gdzie na tym zamczysku, w tym naszym zgromadzeniu, czarodziejowie właśnie mogą wymyślać nowe zaklęcia, mogą tworzyć nowe eliksiry, nowe połszony, mrugam do fantazy, mogą robić te wszystkie rzeczy, co ci czarodzieje powinni robić, tylko nigdy nie mają czasu, bo w Dungeons & Dragons zawsze biegają po podziemiach i rozwalają gobliny, nie mają czasu na to takie studiowanie. Więc tutaj jest cała sekcja podręcznika opisująca to laboratorium, że gracz tam, ten bohater gracza, ten czarodziej studiuje i to mu zajmie 12 lat, a w tym czasie to sobie graj rycerzem, czy tam pomocnikiem kucharza. Także oni to właśnie zaprojektowali, żeby oddać taki przepiękny rozmach tego, że ta kampania, którą my gramy co piąteczek z kumplami gdzieś tam w domciu, ona będzie opowiadała o wydarzeniach, które miały na przykład 150 lat w historii tego świata. Ars Magica słynie przez te wszystkie 40 lat z nieprawdopodobnie unikalnego systemu magii. I tak jak tutaj wam powiedziałem o tych rzeczach, które były rewolucyjne, które były dość szokujące dla graczy i niewiele jest gier, które pociągnęły te pomysły, które oni tu proponowali. W sensie nie jesteśmy teraz w stanie wymienić całej gałęzi gier RPG, która urosła z tej Ars Magiki i sprawiła, że jest masa RPG-ów, w których jest kilka postaci gracza jednego, albo że jest ta masa RPG-ów, w których jest faktycznie przewidziane, że gracz w chwili postać gracza jest zajęta, jest w laboratorium i ona nie bierze udziału w przygodach. To były bardzo unikalne koncepty i inni autorzy gier nie za bardzo chcieli je podbierać. Natomiast i tak Ars Magica najbardziej słynęła, tak jak powiedziałem, z mega unikalnego systemu magii. Ja sam czytając o tym systemie magii w tym 95 roku w artykule Artura Marciniaka, w oparciu o ten artykuł stworzyłem taki sam system, wzorowany system do moich kampanii Warhammera i faktycznie moi gracze czarodzieje w świecie Warhammera grali troszeczkę tak jak czarodzieje w Ars Magice, czyli mogli tworzyć zaklęcia. I teraz wyjaśnię wam, czym jest tworzenie zaklęć w Ars Magice. Ars Magica ma, jak każdy dobry RPG fantasy, rozbudowaną listę zaklęć i możemy sobie przeglądać, jakie tam są gotowe zaklęcia przygotowane, ale tak naprawdę ten podręcznik, tak naprawdę autorzy gry zachęcają, to jest open world. Tutaj jesteście gigantycznymi, wspaniałymi, potężnymi czarodziejami. Wy możecie wymyślać zaklęcie od początku. Nie jesteście ograniczeni do listy zaklęć opisanych w podręczniku. Bawcie się, tworzcie. Oto jest nasz system. No i ten system, który oni zaproponowali, jest z jednej strony ekstremalnie prosty, z drugiej strony otwarty, tak jak tylko można otworzyć system magii. Wspaniały, tak mówię, ja w moich kampaniach Warhammera coś takiego prowadziłem i było to wyśmienite i gracze, którzy grali czarodziejami, się tym świetnie bawili. Cóż to za system? Ten system polega na tym, że mamy 5 technik i 10 form. Byłoby mądrzejsze, gdybym to wam teraz cytował z Magii Mieczy po polsku, a nie po angielsku z tej książki, no, ale także otwarłem, to już niech tak będzie. Więc technikami są czasowniki z języka łacińskiego, żeby był lepszy klimat. No i na przykład creo, czyli kreuję, czyli tworzę, albo intelligo, czyli dostrzegam, albo muto, czyli zmieniam, transformuję, albo perdo, czyli niszczę, albo rego, kontroluję. I teraz gracz może powiedzieć, że rego, czyli że teraz kontroluje, a teraz co będzie kontrolował? No i teraz wchodzą te rzeczowniki z kolei. Możemy kontrolować albo body,
albo The Intellect, albo The Animals, albo The Plants, Among Others i różne inne. Czyli wtedy gracz mówi, że on predo niszczy i animala jakiegoś, jakiegoś ma zaklęcie, jakieś tam dodatkowe jeszcze formuły po łacinie, żeby był lepszy klimat i ten wilk, co właśnie na nich szarżuje, to właśnie jest zniszczony, ponieważ on zrobił predo animal, albo raczej powie predo lupus i że ten wilk jest zniszczony. No i ten open world tych zaklęć, to, że mamy te 10 czasowników i te 5 rzeczowników, które reprezentują wszystko, co możemy zrobić, że możemy kontrolować, albo niszczyć, albo tworzyć, bo możemy powiedzieć, że tworzymy I, Krato, Lupulus i teraz wyczarowałem wilka, tak jest? Możemy wszystko z tym robić, no to dla graczy wielka frajda i tak jak powiedziałem, cały system wokół tego stworzony i gracze sobie wymyślają to zaklęcie na sesji, tam są całe reguły, jak zaklęcie jest skomplikowane, co ten gracz chce osiągnąć i jaki jest poziom trudności stworzenia takiego zaklęcia, ale generalnie jest wielka, wielka frajda, kiedy tak zaklęcie stworzymy, ono się uda, rzucamy go, jest ono unikalne i tak jak powiedziałem, mamy tutaj wytyczne, przykładowe zaklęcia w podręczniku i taki dużą, dużą informację, twórzcie i bawcie się tym. Więc tego Ars Magica przez te 40 lat słynęła i inspirowała mistrzów gry, inspirowała graczy i była super, super system dla czarodziejów. Ars Magica zaproponował także jeszcze bardziej rewolucyjny pomysł. Naprawdę ten 22-letni Jedan Tui, 23-letni Mark Reinhagen byli w gazie, brali po prostu tak niesamowicie unikalne pomysły, coś czego nikt w branży wcześniej nie robił, a oni to wszystko zamknęli w tej jednej grze. Mamy kampanię, której bohaterem jest zgromadzenie, a nie gracze. Mamy kampanię dla czarodziejów, której nie ma listy zaklęć, tylko czarodzieje sobie sami wymyślają zaklęcia. Mamy kampanię dla czarodziejów, ale każdy z graczy ma czarodzieja i kilka innych postaci, którymi może grać. W sensie każdy z pomysłów to w dzisiejszych czasach byłby właśnie indykiem, byłby grą niezależną, wyjątkową, zbudowaną wokół tego jednego pomysłu. Oni tutaj tych pomysłów nawkładali całą masę, gigantyczne brainstorming i łamanie wszystkich barier, które były pobudowane w dawnych czasach, w czasach Dungeons and Dragons. No i kolejną rzeczą, którą oni zatrzęśli w branży, jest to, że tą całą kampanię o tym zgromadzeniu, tą całą kampanię, którą będziemy grali przez długie miesiące naszego czasu rzeczywistego, a w czasie gry dziesiątki czy setki lat, prowadzi kilku mistrzów gry. Oni tutaj je zachęcają w podręczniku i także w tym artykule, do którego się odnoszę, z White Wolfa, wyjaśniają koncept trupy. Koncept trupy wędrującej ekipy polegający na tym, że spośród tych wszystkich graczy, którzy biorą udział w tej kampanii, tego jednego mistrza gry, który ich zaprosił do zabawy, mogą być wśród tych graczy także inni mistrzowie gry i jak najbardziej zachęcają, żeby forma była taka, że ten mistrz gry prowadzi jedną, czy dwie, czy trzy sesje, a później jeden z graczy mówi, słuchajcie, ja mam pomysł na taki wątek, co tam się wydarzy 5 lat później, więc kolejną sesję ja poprowadzę i on przejmuje rolę mistrza gry i on prowadzi i opowiada historię, jakiś fragment znowu tego, co się wydarzyło w tym zgromadzeniu i później znowu do władzy przychodzi ten podstawowy mistrz gry, albo inny gracz powie, to słuchajcie, to teraz ja mam taki pomysł na przygodę, która powie o tym uroczysku, które jest na północ do naszego zgromadzenia, to kolejną sesję ja poprowadzę. I ta fabuła się rozrasta w przeróżnych ciekawych kierunkach, przez to, że mamy taki rozstrzał czasu, nie gryzie to, nie boli to, nie czujemy, że tutaj coś jest niespójnego, bo po prostu nowy mistrz gry siada do tego materiału, który został już zbudowany i mówi 12 lat później i wymyśla swoją historię, co tam się wydarzyło i ciągnie w swoim kierunku. Ponownie, absolutnie unikalny, wyjątkowy koncept, gramy w Dungeons and Dragons, ale z różnymi mistrzami gry w kampanii, z różnymi postaciami w tej kampanii, z bohaterem kampanii jako zgromadzeniem, z czasem rozstrzelonym na 200 lat i do tego wszystkiego grajmy jeszcze w średniowiecznej Europie. Setting tej gry to Europa, rok 1240, zaczyna się podręcznik i jest on napisany bardzo na poważnie, bardzo realistycznie, bardzo wiarygodnie, bardzo nie fantazy, z tym założeniem, że raz, że mamy tam właśnie zakony czarodziejów i dwa, że te rzeczy, w które wierzyli ludzie w średniowieczu, te wszystkie wierzenia o różnych diabłach i różnych strzygach i różnych jakichś utopcach i różnych innych historiach, no one faktycznie są realne, mają miejsce, natomiast żyjemy w settingu absolutnie w takim to the ground, bardzo przy ziemi, żadnych elfów, żadnych krasnoludów, żadnych latających smoków, tylko średniowiecze z opcją, że to, w co dawni ludzie wierzyli, ci różni wieśniacy i różni inni elftokraci, to faktycznie ma miejsce w tym świecie. Ja wspominam jeszcze o tych
domach, o tych szkołach czarodziejskich, o tych zakonach czarodziejskich, bo Ars Magica w sumie jest jeszcze jednego elementu, którym zrewolucjonizowała świat, a to są właśnie te domy. Podręcznik opisuje, że jest zakon Hermesa, taka organizacja, która zrzesza czarodziejów i oni służą w tym zakonie Hermesa i mają tam strukturę, władzę, różne części tego zakonu, różne szkoły tego zakonu, różne dążenia w rozwoju tego zakonu w jakichś innych kierunkach magicznych. No i w roku 1989, czyli 2 lata później, ukazuje się podręcznik pod tytułem The Order of Hermes, czyli Zakony Hermesa, i ten podręcznik opisuje 12 szkół magii, ale opisuje nie na zasadzie 12 różnych typów zaklęć, tylko opisuje background, historię tych zakonów, jakie tam są najważniejsze postacie, jakie są ich cele, jak można stworzyć postać z tego konkretnego zakonu. No i Order of Hermes 1989 roku jest w branży uznawany jako jeden z dwóch pierwszych podręczników, które zbudowały koncept słynnych w latach 90. klan bóg, czyli to, co wielu z was graczy kojarzy albo z własnego grania, albo z opowieści o tym, że do Legendy Pięciu Kręgów wychodziły klan Buki, że do Seven Sea wychodziły klan Buki, że do Deadlands wychodziły klan Buki, że oczywiście do gier wydaje się White Wolf, do wszystkich wampirów i wszystkich Wrightów i wszystkich werewolfów wychodziły klan Buki, no to to wszystko zapoczątkowane przez The Order of Hermes, czyli Mark Reinhagen, twórca później linii wampira, wymyśla koncept klan Buka i to jest to koncept, który w latach 90. później przyniesie gigantyczne pieniądze wszystkim wydawcom RPG-ów, ponieważ wydawcy będą uwielbiali te klan Buki tworzyć, a gracze będą uwielbiali je kupować. Ja nie ukrywam, że ja sam, pisząc grę Neuroshima w roku 2003, bardzo mocno z Michałem Moraczem, współtwórcą gry, analizowaliśmy gry z serii White Wolfa, czyli Vampira, Wilkołaka itd., itd. I to, jak zbudowana jest Nina Urosimy, że okazał się właśnie Clan Book Nowy Jork, Clan Book Detroit, Clan Book Miami, no to to jest właśnie pochodna tego, co się wydarzyło w 1989 roku. The Order of Hermes, on zaczyna ten koncept Clan Booków i wiele lat później nawet właśnie twórcy w Polsce, twórcy na Urosimy, wokół tych Clan Booków tworzyli grę i ją budowali. Koniec? Jeśli chodzi o koniec, to na szczęście jeszcze nie. Ars Magica, tak jak powiedziałem, na przełomie października i listopada odbyła się kampania crowdfundingowa na nową, na 6. edycję gry Ars Magica. Tak jak powiedziałem, to co tutaj widzicie w kolekcji jest edycja 4. Edycji 5 nie mam, no bo ja w tej 4 siedziałem. Natomiast więc piątej nie mam, natomiast w 6 oczywiście do kolekcji sobie dokliknąłem. Tak jak powiedziałem, było to crowdfunding, czyli zrzutka graczy z całego świata. $800,000, 5000 backersów, olbrzymia pozytywna energia. Przepięknie wydany podręcznik. Oczywiście dostanę go w swoje ręce dopiero za wiele, wiele miesięcy, ale na wizualizacjach wygląda to absolutnie obłędnie. Podręcznik będzie liczył 600 stron. Będzie to gigantyczna, gruba księga. 6. edycja tej gry. No i najważniejsza informacja. Autorzy gry i wydawnictwo, wydawca i autorzy gry powiedzieli, że jest to ostateczna, finalna edycja tej gry. Że ta edycja 6, ten gigantyczny, wspaniały, epicki podręcznik, 600-stronicowy podręcznik, zamyka tą linię wydawniczą Ars Magiki i że od tej pory Ars Magica dostaje status Open License. Szczegóły prawnicze zachęcam, żeby wejść na stronę wydawnictwa Atlas Games i teraz każdy może tworzyć dodatki do Ars Magiki, każdy może tworzyć materiały do Ars Magiki, każdy może je sprzedawać do Ars Magiki. Po tych 40 latach wydawania tej gry wydawnictwo Atlas Games powiedziało: jesteśmy spełnieni, to była wielka, wspaniała przygoda, jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy. Oto finalna 6. edycja Ars Magiki i od tej pory ta gra jest wasza. Twórzcie, piszcie, rozwijajcie, bawcie się. Dla nas to była wspaniała, wspaniała przygoda. Biorę udział w tej przygodzie. Raz posiadam stare podręczniki, ale także kupując ten najnowszy, dziękując twórcom, dziękując wydawcy. No i zobaczymy, jaka będzie przyszłość Ars Magiki, ale wszyscy wiemy z doświadczenia, że jeśli coś jest open,
to znajdzie się kilku graczy, znajdzie się kilku twórców, którzy powiedzą, z przyjemnością do tego potworzą. Tam więc możemy być spokojni, że Ars Magica będzie żyła przez kolejne choćby 40 lat i gracze będą tworzyli nowe przygody, nowe clanbooki, nowe opisy miejsc w Europie średniowiecznej, nowe kampanie i gra będzie sobie żyła. Dzisiaj być może jest już mniej rewolucyjna niż te 40 lat temu, ale nadal musicie chyba przyznać, mimo że gracie współcześnie w przeróżne gry fabularne zapewne, że koncept, że gracz może mieć kilka postaci w kampanii, że może kampanię prowadzić kilku mistrzów gry, że gracze mają otwarte reguły tworzenia zakręć, że kampania dotyczy zgromadzenia budynku, budowli, miejsca, a nie bohaterów, że to wszystko to jest gigantyczna mieszanka, gigantyczny kocioł rewolucyjnych, nowatorskich pomysłów te 40 lat temu. Bardzo wszystkim wam polecam grę Ars Magica. Można ją oczywiście kupić dzisiaj bez problemu edycję piątą. Masa promocji, masa różnych i na PDF, i na zwykłą książkę, więc na pewno sobie bardzo to zdobędziecie, albo poczekacie na tę edycję szóstą, kiedy się w przyszłym roku ukaże. Ja sam jestem zachwycony kreatywnością twórców, tym jak łamali bariery, które w dawnych czasach w RPG były. Bardzo im dziękuję za odmianę rynku. Dziękuję Arturowi Marciniakowi za ten artykuł, który sprawił, że wrzuciłem Ars Magica na swój radar. I wiele lat później wydałem bardzo dużo pieniędzy na tego Kickstartera, bo ta gra niestety nie była zbyt tania. Mam nadzieję, że wam się podobało. To był wykład o grze Ars Magica. Jak zwykle bardzo proszę o komentarze. Zachęcam, żebyście napisali, czy wy graliście w Ars Magicę, czy chociaż o niej słyszeliście, czy te koncepty są dla was intrygujące. Zachęcam wszystkich fanów gier fabularnych do teraz dyskusji poniżej na YouTubie, w komentarzach. Opowiedzcie, czy czytaliście ten numer Magii Miecza, czy także polowaliście na Ars Magicę przez całe życie, czy także macie ten lub inny podręcznik, czy graliście. Opowiadajcie o waszych doświadczeniach. No i zwykle, jeśli wam się podobało, bardzo proszę o lajka pod tym filmem, żeby YouTube widział, że jest to fajny film i warto go polecić innym fanom gier. Zachęcam, żebyście z nami zostali na tym kanale, na kanale fantastycznym. W każdym miesiącu nagram jeden odcinek podcastu vloga Historia Gier i raz na miesiąc opowiadam o ciekawych historiach i ciekawych grach z przeszłości. Opowiadałem już na tym kanale i o grze Torgal, jak powstawała, opowiadałem o grze Doom Trooper, jak powstawała, opowiadałem przy różnych tematach, a przynajmniej jeszcze wiele miesięcy, mam nadzieję, że wiele lat wspominania starych gier i plotek na ich temat. Jest tutaj dużo, dużo do relacjonowania. Proszę o lajka, proszę o subskrybę, proszę o komentarze i do zobaczenia wkrótce. Skłaniam się. Patronem kanału Fantastycznego jest dom wydawniczy Rebis. Patronem nagrania jest Egmont, wydawca serii komiksowej Niepisane. Patronem nagrania jest sklep jatta.pl.